Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, już z Krakowa, znaczy wakacje się kończą, pora wracać do szkoły, choć zobaczymy, jak to będzie z tymi powrotami, bo trwa ta fala pandemii i wbrew temu, co mówią często nawet lubiani przez państwa autorzy, albo politycy, do których czasem macie zaufanie, ja was bardzo proszę, zaszczepcie się i nie ufajcie szarlatanom, ruskim służbom, różnym ludziom, którzy uważają, że służą Polsce, zniechęcając was do szczepień. Tylko szczepiąc się możecie się ratować. Jest ostatni moment, wraca czwarta fala. Szkoda życia, szkoda zdrowia. I was bardzo o to proszę. Gniewajcie się nami, ale niech to będzie zdrowa złość. Bądźcie zdrowi, bądźcie zaszczepieni. A teraz wracamy do tematu, no, który chyba zdominował dyskusję na najbliższe miesiące. Wielka katastrofa Zachodu w Afganistanie, katastrofa spowodowana chyba bardzo niedobrymi decyzjami prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Zobaczmy, co się wydarzyło. These American service members who gave their lives. Nasi żołnierze, którzy zginęli, to jest nadużywane słowo, ale trzeba to powiedzieć, są bohaterami. Bohaterami, którzy służyli w niebezpiecznej misji mającej na celu ocalenie życia ludzi. Byli zaangażowani w operację powietrzną, akcję ewakuacyjną przeprowadzaną na nieznaną dotąd w historii skalę. Ponad 100 tysięcy osób, Amerykanów, naszych współpracowników i innych uratowaliśmy w ciągu 11 dni. Tylko w ciągu ostatnich 12 godzin wydostaliśmy z Afganistanu kolejne 7 tysięcy osób. Z Afganistanu wydostano dziesiątki tysięcy ludzi, ale setki tysięcy ludzi zostają tam bez żadnej nadziei na pomoc, bez czasem szans na przeżycie, a na pewno na godne życie. Los kobiet zupełnie dramatyczny, tych, które już przez 20 lat wychowały się w kulturze, może nie zachodniej, ale jednak daleki od radykalizmu islamskiego, jest okrutny. Nawet kosmetyczki są prześladowane. Nie mówię o wielu, wielu innych ludziach, którzy służyli pokojowi w Afganistanie, bo przecież tak miał być cel tej operacji. No, zdarzyła się absolutna tragedia. W tej chwili dziesiątki, setki ludzi giną skrytobójczo mordowane. Próbuje się to ukrywać przed opinią publiczną, ale coraz trudniej będzie ukrywać tego typu fakty. Zacznę może od Ryszarda Czarneckiego, znawcy polityki międzynarodowej, znawcy też USA. Co się wydarzyło tak naprawdę w Afganistanie? To, co się stało, będzie nie tylko rzutować na wizerunek USA, ale niestety Waszyngton wysłał fatalny sygnał polityczny, mianowicie, że mamy sojuszników przez lata, a następnego dnia ich nie mamy. To oznacza, że będzie trudniej Waszyngtonowi w przyszłości, obojętnie kto Waszyngtonem będzie rządził, zawierać sojusze w różnych częściach świata, bo przecież taka rzecz zdarza się po raz kolejny. Ja przypomnę, jako niegdyś członek specjalnej komisji śledczej Europarlamentu do spraw więzień, rzekomych więzień, jak wtedy określano w Europie, no właśnie walka służb amerykańskich i przecieki w wyniku tej walki do amerykańskich mediów spowodowały, że tak naprawdę ujawniono pomoc sojuszników w Europie, mówię o Bałkanach, sojuszników amerykańskich, o Polsce, o innych krajach, co jest niedopuszczalne. No, teraz zdarzył się Afganistan. Oczywiście prezydent Joseph Robinette Biden chciał uniknąć tego, że amerykańscy chłopcy wracają w trumnach, no ale właśnie w sytuacji ewakuacji zdarzył się najbardziej krwawy zamach
amerykańskich żołnierzy. To jest dewastacja wizerunku Ameryki w świecie. To jest fatalny sygnał, że Ameryka zdradza, tak to trzeba powiedzieć, sojuszników, zostawiając ich w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To jest też sygnał o tym, że Amerykę czeka prawdopodobnie pogrążający coraz większy kryzys wewnętrzny, no bo 46. prezydent w dziejach USA pokazuje, że tak naprawdę nie umie zarządzać sytuacją kryzysową. W przeciwieństwie jednak na przykład do swojego republikańskiego, nielubianego, jednego z poprzedników George'a Walkera Busha, który w sytuacji ataku na USA potrafił tych żołnierzy amerykańskich do Afganistanu wprowadzić. Oczywiście rola Ameryki w świecie spada, ale naturalnie dosi próżni. Wchodzą to w Chiny. Też niestety na tym żywi się Rosja. Jednym słowem, są to fatalne wiadomości z tego nowego Saigonu, choć nie chcę mówić to Saigon, bo jednak w Saigonie dużo więcej ludzi uratowano. Pan poseł Marek Balt, Lewica. Panie pośle, pytanie chyba dosyć drażliwe, ale ja piszę o tym, notuję to od dłuższego czasu. Ale zacznę od przykładu, zanim zadam to pytanie. W czerwcu dni równości LGBT w Afganistanie powieszono tęczową flagę. Próbowano nakłaniać, narzucać społeczeństwo islamskie, które przyjmowało już trochę bardziej liberalne normy, ale jednak cały czas zagrożone i co się naprawdę stało, pokonano ostatecznie przez fundamentalizm islamski. Próbowano im narzucać wzorce Zachodu, które są nie do przyjęcia nawet w wielu krajach chrześcijańskich. Czy połączenie tej takiej ultralewicowo-liberalnej ideologii, która miała zbawić świat, z błędami polityki Stanów Zjednoczonych, właśnie nie dało tej wielkiej katastrofy, bo teraz można chyba mówić już po prostu o ogromnej geopolitycznej katastrofie. A panie redaktorze, ja na początku chciałem powiedzieć brawo, brawo panie redaktorze za ten apel o szczepienie się. Ja również apeluję, żeby się szczepić przeciwko grypie, bo grypa jest równie niebezpieczna jak COVID. Zabiera ją powikłania po grypie wiele set żyć, czy wiele tysięcy osób w ciągu roku. I apeluję również, bo szczepionki to najtańsze ubezpieczenie na życie i zdrowie, o to, żeby się wszyscy zaszczepili. I przechodząc do kolejnej sprawy, chciałem się zgodzić z panem Ryszardem, europosłem Ryszardem Czarneckim, w 95%, bo wszystko to, co powiedział, jest prawdą. Oprócz jednego, ja bym spojrzał trochę szerzej, bo to nie tylko Joe Biden w tej chwili podejmuje takie decyzje, ale pokazuje spójność z polityką swojego nielubianego poprzednika, poprzedniego prezydenta, pana Trumpa, który de facto podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Afganistanu. A wcześniej taką samą decyzję podjął pan Trump w Syrii, gdzie zostawił swoich sojuszników, którzy zostali zaatakowani natychmiast przez wojska urzędującego tam prezydenta, który też jest jakimś okupantem, który nie spełnia standardów demokratycznych, który atakuje swoją opozycję gazami bojowymi. Więc i w tą niszę również weszły, przypomnę, wojska rosyjskie i tureckie, atakując tych bojowników o wolność Syrii. Więc to nie tylko wina Joe Bidena, tylko to jest jakaś polityka, i tu się zgadzam z panem Ryszardem Czarneckim, Stanów Zjednoczonych, obliczona na jakiś krótkoterminowy interes polityczny. Bo przypomnę, że to, co powiedział Joe Biden teraz, że tak, zostaliśmy zaatakowani, 13 naszych żołnierzy zginęło, my teraz dokonamy odwetu i zabito z drona jakiegoś człowieka, którego pokazano czy uznano za organizatora jakichś zamachów terrorystycznych. To demokratyczne państwa jednak powinny się kierować prawem, sądem, a nie odwetem, bo to pokazuje ząb za ząb, oko za oko. Czyli daje sygnał ludziom, że jeżeli domniemujemy, że ktoś mógł nam zrobić krzywdę, no to idziemy i robimy odwet. Ja bym wolał, żeby Stany Zjednoczone jednak kreowały wizerunek sprawiedliwości, a nie odwetu, i były spójne w swojej polityce, a nie niespójne, bo ta niespójność właśnie doprowadza, między innymi doprowadziła do tej arabskiej wiosny,
przez którą miliony ludzi w północnej Afryce zginęły, to ona doprowadziła do tego, co się stało w Syrii, do tego, co się stało w Iraku, do tego, co się dzieje również w Afganistanie. Ale chciałem się odnieść też do tego pytania, panie redaktorze. To, że w każdym kraju są osoby homoseksualne, to przecież nie będziemy tego zaprzeczać. I to, że jakieś jednostki chcą manifestować swoje preferencje seksualne, no to też tego nie unikniemy. Ale wiązanie jakichś tam grup LGBT z tym, co się stało w Afganistanie, że to przez gejów taka sytuacja ma miejsce w Afganistanie, to w mojej ocenie trochę duża nadinterpretacja. Ale uważam, że... Nie, ja tego nie chciałem powiedzieć i myślę, że nie powiedziałem. Przepraszam, panie, ja to tak panie pośle, ja tu chcę, bo zejdziemy na manowce z tą dyskusją. Panie pośle, ja mówiłem o czymś innym. Ja mówiłem o tym, że próby jednak narzucania pewnych wzorców cywilizacji zachodniej, kiedy, no to podstawą jest to, żeby był pokój, żeby może względnie, ale jednak zafunkcjonowała jakoś demokracja. A takie przykładanie pod linijkę własnych wzorców, no kończy się zawsze katastrofą. No trzeba szanować tożsamość innych narodów, trzeba tożsamość religijną szanować, choćby po to, żeby mieć się z kim dogadać, no bo jak oni widzą, że to jest tylko inwazja obcej kultury, dla nich obcej, no to się to kończy potem katastrofą. No i się dokładnie tak skończyło, że zamiast liberalnych muzułmanów, którzy sprawowali rządy w Afganistanie, mamy teraz talibów. Panie redaktorze, i tu się z panem zgadzam. W każdym miejscu narzucanie innym ideologii i zachowań kończy się buntem i odwetem. Zawsze. Nie tylko w Afganistanie, ale to zawsze w różnych krajach. Mieliśmy przykład w Hiszpanii, mieliśmy przykład w Irlandii, teraz mamy przykład w Kanadzie. Będziemy mieli też przykład taki w Polsce, ponieważ również wiele osób, czy niewiele osób, próbuje narzucić innym swoje przekonania i swój styl funkcjonowania, zamiast dbać o to, że jest różnorodność i doprowadzić do tego, że się wzajemnie szanujemy. Szanujemy swoje poglądy, szanujemy swoją wiarę, szanujemy swoje przekonania i preferencje seksualne i nie traktujemy się jak wrogów, ale partnerów, którzy razem budują kraj dla dobra wspólnego. Ja bym chciał, żeby taka, bo takie było przesłanie kraju zachodni. No ale atakowanie kościołów to nie jest szacunek, prawda? Agresja wobec kościołów, poniżanie księży to nie jest szacunek. Ale absolutnie się z panem zgadzam. To są zachowania złe, które trzeba potępiać, ale takie zachowania, które prezentował również Kościół katolicki, też trzeba potępiać. To, co miało miejsce w Kanadzie, mordowanie dzieci indiańskich, zakopywanie ich pod kościołami i dzisiaj odkrycie tej prawdy... Ale nikt tego nie broni. Chyba no, solidarnie wszyscy potępiają tego typu zachowania, ale które miały zresztą miejsce dziesiątki lat temu. Tak, to prawda, ale zdaje pan sobie sprawę, panie redaktorze, że ludzie jak widzą takie rzeczy, to bardzo często nie są w stanie pohamować swoich emocji. I politycy powinni być od tego, żeby, i dziennikarze powinni być od tego, żeby starać się tłumaczyć pewne rzeczy, wyjaśniać, a ci, którzy popełniali zło, albo są spadkobiercami tych, którzy popełniali zło, żeby za to przepraszali. Panie pośle, to ja chciałem zwrócić uwagę z rozumiem nieśmiałością, że dzisiaj, nie mówimy o historii, dzisiaj sytuacja jest taka, że codziennie jest atakowany, bezczeszczony, palony na przykład we Francji kościół, świątynia. Chrześcijanie są atakowani, głównie przez muzułmanów, ale nie tylko, w Europie Zachodniej i w tej sprawie jest głośne, wstydliwe milczenie. To pokazuje słabość rządu Francji. To jest słabość rządu Francji, który nie potrafi sobie poradzić. Ludzi, którzy mają pełne usta tolerancji, kościoły są atakowane i jak pan pewnie wie, nawet prezydium, to nie pańska wina oczywiście, prezydium Parlamentu Europejskiego odrzuciło propozycję naszej grupy politycznej, a była debata o atakowaniu chrześcijan, bo większość grup politycznych tego nie chciała. Natomiast intencją pana Tomasza Zakiewicza, jak to czytam, było stwierdzenie, że w sytuacji, gdy pewne wzorce kulturowe, cywilizacyjne
narzuca się w sposób bardzo niezdarny, to wówczas jest to woda na młyn, jest to amunicja dla radykałów. W przypadku Afganistanu dla talibów, ale zwracam uwagę, co mnie bardziej interesuje, że w obszarze postsowieckim, zwłaszcza na przykład w krajach Południowego Kaukazu oraz dawnej Azji Sowieckiej, obecnie Azji Środkowej, narzucanie właśnie takiej ideologii lewicowej, LGBT i tak dalej, prowadzi do wzmocnienia wpływów Rosji, która się przedstawia jako ta zwolenniczka ochrony tradycji, wartości konserwatywnych i tak dalej. Więc to jest niesłychanie niebezpieczne, ponieważ ci ludzie, te różnego rodzaju grupy, one tak naprawdę są pożytecznymi idiotami, bo w przypadku tych obszarów, które wymieniłem, dawnego Związku Sowieckiego, robią świetną robotę dla Moskwy, dla Kremla. I dlatego tak odbieram intencje wypowiedzi pana Radosława Sakiewicza, który pokazał, że narzucanie, że tak powiem, tak jak kiedyś Stalin miał mówić, że komunizm pasuje do Polski tak jak siodło dla krowy. Tak samo narzucanie pewnych wzorców, czy to w Afganistanie, czy w obszarze postsowieckim, kończy się tym, że dochodzą do władzy lub przybierają na sile ugrupowania absolutnie antyzachodnie w przypadku postsowieckiego, prorosyjskiego. Panie Europośle, ja mam tylko jedno pytanie. Czy uważa pan, że krzyżowanie osób homoseksualnych czy noszących dżinsy jest dobre? Ja uważam, że obrona praw ludzi do tego, żeby mogli się zachować gdziekolwiek żyją, tak jak chcą, to nie jest narzucanie swojej ideologii. Zgadzamy obrona się. Praw człowieka. Zgadzamy się. Nie mylmy, przecież tam nikt Afgańczyku nie narzuca, żeby byli homoseksualistami wszyscy. Tolerancja jest wartością, niech ta tolerancja obejmie na przykład tak, że ludzi wierzących w Europie Zachodniej kościoły, bo na razie są atakowane. No tak. Musimy zrobić krótką przerwę. Po przerwie wracamy. Panowie, krótka przerwa. Po przerwie wracamy, porozmawiamy o tym, co dzieje się na naszej granicy. Wiadomość z ostatniej chwili, jak podał poseł Zgorzelski, nie wiem, czy informacja jest prawdziwa, Łukaszenka pozwolił na użycie broni w razie zaostrzenia ekscesów. Ciekawe, do kogo mają strzelać. Do tych posłów, co się chcą przedostać, czy do naszych strażników, bo zabrzmiało to naprawdę groźnie, ale to już po przerwie.